Mateusz, przed nami w sobotę meczem z Dolkanem Ząbki zainaugurujecie rundę wiosenną. Jak możesz ocenić okres przygotowawczy, który za wami? No bo można, nie trzeba ukrywać, że byłeś jednym z najbardziej aktywnych zawodników. W spotkaniach sparingowych strzeliłeś bramki. To znaczy, że Mateusz Szczepaniak zyskał tą lepszą formę? Po pierwsze chciałem przeprosić za moją fryzurę, bo jest trochę, że tak powiem, niewyjściowa, ale nie spodziewałem się, że będziecie chcieli ze mną wywiad zrobić. Wracając do kwestii naszego przygotowania. No, w końcu nadszedł ten dzień, że zagramy z Dolkanem Ząbki. Zaczniemy rundę rewanżową. Czekaliśmy to bardzo długo, zagraliśmy sporo sparingów. Nie mogliśmy się doczekać już tej atmosfery całej, którą jest ogarnia nasz stadion. A co do mojej formy, zobaczymy. No, ja myślę, że cały zespół jest przygotowany na tyle dobrze, że jesteśmy w stanie wygrać z Dolkanem, wygrać z każdą inną drużyną w pierwszej lidze, a pokazały to sparingi, na przykład graliśmy z zespołami z Ekstraklasy, gdzie momentami prowadziliśmy grę i uważam, że wszystkich tych sparingach byliśmy zawsze drużyną lepszą. Mateusz, doszło też trochę zmian. W składzie Miedzi pojawiło się kilku nowych zawodników. Jak się dogadujecie? Jak wygląda współpraca między wami? No jest sporo tych zawodników, to prawda, ale myślę, że zagraliśmy tyle sparingów, że każdy mniej więcej wie, jak gra i jak się mniej więcej zawodnicy czują między sobą. Bo to, jeżeli przychodzi nowy zawodnik do zespołu, zawsze jest ta chwila, gdzie trzeba zobaczyć, jak on gra, jakie mu piłki dawać, mniej więcej jak on się porusza i wtedy można nawiązywać tą współpracę, a myślę, że ta współpraca wygląda dobrze w tym momencie. Mateusz, w tym ostatnim spotkaniu przegranym 0-2 przez Miedź Legnicę dla Dolkanu bramki strzelał Grzegorz Piesio. W 45 i w 90 minucie to były takie bramki, które chyba podcięły wam wtedy skrzydła, bo Miedź była wtedy drużyną przeważającą w tym spotkaniu. Grzegorz Piesio występuje w sparingach troszeczkę wyżej, bo na tej dziewiątce. Jak myślisz, on będzie tym najgroźniejszym zawodnikiem Dolkanu dla legnickich obrońców? Ja zacznę od tego, że my nigdy nie patrzymy, ja przynajmniej nie patrzę na to, kto gra z drugiej strony. Na mnie to w ogóle nie obchodzi. A co do tamtego meczu, wracając do niego, no to myślę, że to był najgorszy moment, jaki mógł się przytrafić, że traciliśmy te dwie bramki, bo graliśmy naprawdę dobry mecz, a oni strzelili tak naprawdę z dwóch kontr. My dominowaliśmy, a oni strzelali bramki. No, tym bardziej, że wróciliśmy z meczu pucharowego, gdzie wygraliśmy 4-0. No szkoda tamtego meczu, ale w ogóle o tym teraz nie myślimy. To jest inny etap. Jest marzec, to był, nie pamiętam, październik chyba, tak? Jak sobie przypominam teraz. I to jest w ogóle inny mecz i nie wiem, kto będzie ich liderem. My jesteśmy zgranym zespołem i będziemy się tego trzymać. Na pewno przed tym meczem, gdy zapytam o wynik, powiesz, że wygramy, a masz może jakiś konkretny typ? 2-0 dla Miedzi.